Wizyta pani minister do spraw uchodźców i pomocy humanitarnej Beaty Kempy w Lubinie w związku z jej startem w wyborach do Parlamentu Europejskiego budziła wielkie zainteresowanie wśród mieszkańców. Jak podkreślała Beata Kempa, w ramach działalności w Parlamencie Europejskim chciałaby wykorzystać swoje duże doświadczenie administracyjne. Żeby właśnie owo doświadczenie, które było nam dane, nabyć tutaj podczas działalności w Polsce, szczególnie to doświadczenie też administracyjne, ale i też doświadczenie dyplomatyczne w moim przypadku, bo zarówno jako szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale później też jako minister do spraw pomocy humanitarnej i też jako wiceminister sprawiedliwości negocjowałam decyzje ramowe, więc to doświadczenie dyplomatyczne będzie mogło być wykorzystane, jeśli oczywiście wyborcy dadzą taki akces. Jak zdradziła nam pani minister, Unia Europejska jej zdaniem powinna zachować swoje chrześcijańskie podwaliny i system wartości. Jedne z ważniejszych wyborów. Ponad 70% ustawodawstwa Unii Europejskiej ma przełożenie na polskie ustawodawstwo, więc na życie przeciętnego Polaka. Często sobie z tego sprawy nie zdajemy. Nam się ta Unia wydaje taka odległa, czasami wroga, w sytuacji, kiedy przyjeżdżają elity i próbują tutaj ingerować w nasze życie polityczne, również w życie wyborcze. Się z tym nie zgadzam. Uważam, że powinniśmy się wzajemnie szanować, ale przede wszystkim z tego punktu widzenia, że my chcemy być w Europie i chcemy być sercem Europy, ale Europa wraz z elitami nieco się pogubiła, oderwała od fundamentów chrześcijańskich, na których powstała. Beata Kempa jest bardzo wysoko oceniana w ramach swojej działalności w zakresie pomocy humanitarnej w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Jej zdaniem pomoc krajom Afryki udzielana przez Unię Europejską może być znacznie bardziej efektywna i lepiej rozdzielana. Jeszcze uruchomimy wolę innych krajów w zakresie właśnie takiej pomocy i zbudujemy wokół tego dobre i odpowiedzialne sojusze, a to jest możliwe, bo ja już takie sojusze bilateralne zbudowałam, to w tym momencie również biorąc pod uwagę fakt, że my moglibyśmy też i nasze technologie wykorzystywać, a więc również ubogacać własny kraj, to jest oczywiste, taką pomocą rozwojową, która jest niezwykle ważna, by nie powiedzieć najważniejsza, jeśli idzie w tej chwili nawet o kraje afrykańskie i w momencie, gdy w Syrii na przykład, czego byśmy sobie wszyscy życzyli, żeby skończyła się ta okrutna wojna, też taka pomoc rozwojowa w odbudowie, w tym, żeby ci ludzie mogli stanąć na nogi i mieć tak zwaną wędkę, prawda, czyli możliwość oczywiście kontynuowania pracy we własnych zawodach, możliwość wyżywienia rodziny, krótko mówiąc stanięcia na nogi. Ten plan takiego swoisty Marszala jest możliwy. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już w tę niedzielę. Beata Kempa wystartuje z numerem drugim na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu dolnośląsko-opolskim i ma wielkie szanse na zdobycie mandatu zaufania wśród wyborców. Łukasz Ciona, Miedziowe Fakty.